Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj nie będzie wideobloga pisanego, będzie za to wideoblog, bo też tych tematów jest, znaczy temat jest jeden, ale wątków wiele i myślę, że łatwiej będzie mi o tym zdecydowanie powiedzieć. Przede wszystkim no, temat numer jeden, który dzisiaj będzie rządził i mam nadzieję, że jeszcze echo będzie gdzieś wybrzmiewać bardzo, bardzo długo. To oczywiście bardzo cenne zwycięstwo nad Andrzejem Arlowskim Marcina Tybury podczas dzisiejszej gali UFC w Singapurze. Trzy naprawdę bardzo ciężkie rundy i pokaz przede wszystkim już nawet nie tyle umiejętności, bo myślę, że wszyscy jesteśmy umiejętności naszego najlepszego ciężkiego, będę to pewnie powtarzał jeszcze kilka razy, świadomi, ale po pierwszej rundzie, kiedy przez dobre 4 minuty miał pozycję mocno dominującą, dosiadł za plecami, nie skończył Arlowskiego, ten naprawdę dobrze się bronił. Wydawało mi się, że nie ma kondycji. Na pewno tam widziałem taki częsty zarzut gdzieś tam pisany, że kondycja do poprawy. Zobaczcie jednak wcześniejsze walki Marcina Tybury i choćby ta ostatnia z Enriquezem. I nie wydaje mi się, że problemem Marcina jest gdzieś kondycja. Myślę, że bardziej tutaj zaważyło to, że to jest jednak Singapur, całkowicie inna strefa klimatyczna i mimo wcześniejszej aklimatyzacji to działa w dwie strony. Albo przylatuje się bezpośrednio na walkę, albo naprawdę dużo, dużo wcześniej gdzieś to nie zagrało. No, Andrzej Arlowski też zgasł po pierwszej rundzie i w drugiej nie miał siły walczyć. Okazało się, że polskie serducho Tybury w trzeciej jest zdecydowanie większe. Fantastyczne sprowadzenie, kontrola i zasłużone zwycięstwo nad po pierwsze wyżej rankingowym zawodnikiem, po drugie to jest jednak Andrzej Arlowski, jeden z takich legend tego sportu, więc niezwykle cenne zwycięstwo Marcina Tybury, który naprawdę, ja mam przyjemność trenować się z Marcinem na jednej mapie jako S4 Fight Team i to jest gość, który może nie jest nigdy zawsze na pierwszych stronach gazet, portali i tak dalej, bo jest niezwykle skromnym gościem, takim zwykłym, normalnym chłopakiem, który prawdopodobnie wróci z Singapuru z dobrą wypłatą, pojedzie do siebie na wieś Podunajów, aby pomagać na wsi, przy gospodarstwie i nie będą to Royce Royce i wiesz, Conor McGregor style. I to jest Marcin fajne, poza tym gość z mega, mega poczuciem humoru i zawsze jest wesoło i to, co chcę powiedzieć najważniejsze, to niezwykle pracowity, bo naprawdę to jest gość, który jest 100% profesjonalistą i wie, po co zmierza, bezwzględnie gdzieś to zwycięstwo za Andrzejem Arlowskim przybliża Marcina Tybury do no, tych czołowych miejsc w rankingu i życzyłbym przede wszystkim Wam tego, aby Marcin Tybura dostał szansę, kto wie, czy nie walkę wieczoru na gali UFC w Gdańsku z bardzo mocnym rywalem, który gdzieś zbliży go do już coraz bardziej do walki o mistrzowskiego pasa i ja myślę, że przedwczoraj chyba gdzieś czytałem wywiad z Marcinem i gdzieś było wspomniane, że on chce być najlepszy, że chce być mistrzem świata i wiele głosów lekko ironizujących ten fakt, że Polak w wadze ciężkiej mógłby być mistrzem świata i chciałbym zobaczyć te same osoby teraz, czy są już też tak pewne swojej opinii, że to oczywiście marzenia tylko i wyłącznie Marcina, że to się nie wydarzy. Myślę, że to się może wydarzyć i Marcin zasługuje na to, aby dostawać coraz mocniejszych rywali, udowadniać naprawdę, że to jest gość z niesamowitym potencjałem, najlepszy polski zawodnik wagi ciężkiej. Kolejne cenne, myślę, że najcenniejsze zwycięstwo, jeżeli chodzi o panów naszych w UFC. Także fajnie, fajnie, naprawdę ja się z tego bardzo mocno cieszę. No słuchajcie, no wielkie brawa dla Marcina Tybury. Mam nadzieję, że będzie o nim głośno, nie tylko dlatego, że jest wielkim sportowcem, ale jest po prostu niesamowitym człowiekiem i życzyłbym sobie naprawdę taki role model sportowca i życzę, żeby ta praca zaprowadziła go na sam szczyt. Także raz jeszcze kłaniam się niziutko, Marcin, i do zobaczenia na macie.